użytkując nieoryginalne tonery, możemy zaobserwować różnego rodzaju mniejszą na przykład wydajność. Różnica w wydajności może sięgnąć nawet do 30% w porównaniu z oryginalnymi tonerami. Jak odróżnić oryginalny toner od nieoryginalnego? Na samym opakowaniu mamy informację o numerze katalogowym takiego tonera, jak i również należy zwrócić uwagę, czy na opakowaniu znajduje się hologram, który potwierdza, że produkt jest oryginalny. Przed wprowadzeniem danego urządzenia na rynek producenci, tak również i Xerox, prowadzi różnego rodzaju szereg badań pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, jak i też zgodności ze specyfikacją. Nieoryginalne tonery mogą przysporzyć nam problemów z użytkowaniem samych maszyn. Nie mamy pewności co do jakości samego proszku, który znajduje się wewnątrz takiego tonera. Ten proszek może rozsypać się wewnątrz urządzenia i zasypać nam wszystkie elementy, które znajdują się wewnątrz. Serwisant będzie musiał zdemontować wszystkie elementy i dokonać gruntownego czyszczenia wewnątrz urządzenia. Elementem, który jest niszczony poprzez używanie nieoryginalnych tonerów, to jest bęben czy na przykład fuser. Zarówno bęben, jak i fuser są to elementy, które są dość kosztowne, więc przy każdokrotnej usterce tego typu musimy mówić o bardzo dużych kosztach wymiany takiego elementu. Klienci zwabiani są do zakupu nieoryginalnych tonerów dosyć niską ceną. Natomiast w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii sprzętu, koszty związane z serwisowaniem zdecydowanie mogą przewyższyć oszczędność związaną z różnicy w zakupie pomiędzy tonerem nieoryginalnym a oryginalnym.